Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj Odlo Performance Wool PW150. PW150, czyli Performance Wool, seria bielizny, która może być trochę myląca, ponieważ nazywa się Natural Performance. Natomiast jest to mieszanka wełny merino z poliestrem. Wełny merino jest 55%, a poliestru jest 45%. Ale ten poliester to jest poliester z recyklingu, czyli on wcześniej był butelkami PET czy jakimś innym plastikiem. Po drugie, jest to poliester od firmy Odlo, a firma Odlo od lat potrafi tak ten poliester przetworzyć, że on nie śmierdzi. I taki nieśmierdzący poliester mamy w tym produkcie. Do tego mamy wełnę merino, ale to nie jest wełna merino, ale jest to wełna merino New Yarn. Jeżeli czytacie moje testy na expeditions.pl, to jest tam pisany test bielizny New Yarn Revelstock, też PW150, ale Revelstock, czyli rewelacja. I tamta bielizna też jest zrobiona z wełny merino, ale firmy New Yarn. Ta wełna New Yarnowa jest zupełnie inaczej przędzona i ma ekstra właściwości. Jest przede wszystkim schnie 5 razy szybciej niż zwykłe merino. Włókna są o 85% bardziej elastyczne i o 35% szybciej schną. I teraz ta bielizna, którą mam na sobie, Performance Wool, ona jest wełną, no właśnie, do czego? To jest wełna na aktywności dla sportowców. Dla kogoś, kto lubi mieć wełnę na sobie, lubi dotyk wełny, lubi to, jak wełna działa, nie lubi sztuczniaków, ale lubi uprawiać sporty, lubi się ruszać. Więc termika tego jest bardzo szeroka, bo Odlo zakwalifikowało to jako warm, czyli od plus 10 do minus 10 stopni. Wydaje mi się, że to jest zgodne z prawdą, tak naprawdę jest. Bielizna jest wykonana w Rumunii, ma wszystkie szwy płaskie, bluza z krótkim zamkiem ma raglanowe szwy, czyli rękaw jest jednym kawałkiem i nie ma żadnego szwa u góry na ramieniu. Szew jest tu i idzie pod pachą. Wszystkie szwy są płaskie, więc jeżeli byśmy nosili plecak, nie będzie nam to przeszkadzało. Podobnie kalesony. Kalesony nie mają z przodu rozporka. Są zrobione jednym szwem z przodu i jednym z tyłu. Mają trochę podwyższony tył, a z kolei bluzka ma dłuższy, więc jak się będziemy schylać, nie będziemy mieli gołych pleców. Fajne jest w tej odzieży to, że ona jest bardzo lekka, jak na wełnę, i bardzo ciepła. Bluza w rozmiarze L, którą mam na sobie, waży tylko 185 gramów, natomiast kalesony ważą 165 gramów. Można to schować do bardzo małych rozmiarów i jeżeli potrzebujemy mieć, zobaczcie, kalesonki po schowaniu, jeżeli potrzebujemy mieć ekstra bieliznę, taką, w której będziemy sobie biegać czy zasuwać, a wyjazd jest wielodniowy, to jest świetny komplet. On nie będzie śmierdział. To, na co zwraca producent uwagę, to brak zapachów.
naturalna termoregulacja, czyli to, że ta bielizna fajnie pracuje w zakresie od plus 10 do minus 10 stopni oraz natural moisture wicking, czyli to, o czym Wam mówiłem, że ona będzie bardzo szybko schła, mimo że jest to wełna. Wydaje mi się, że takie połączenie wełny Merino i to jeszcze tej super wypasionej New Yarn, która jest mocniejsza i szybciej schnie, z poliestrem, jest bardzo fajnym pomysłem. Jeżeli lubicie wełnę, jeżeli Wasza aktywność jest między, powiedzmy sobie, wczesną wiosną, a późną jesienią, może poza samą zimą i samym latem, to będzie ekstra bielizna do zasuwania, do sportów aerobowych, do różnych takich bardziej wytężonych aktywności, przy których będziemy się pocić. Myślę, że Odlo tymi produktami po raz kolejny dało radę i pokazało, że potrafi produkować także rzeczy z wełny merynosów. Serdecznie Wam polecam tą serię. Uszyte jest to w Rumunii, w Europie. Jakość fantastyczna. Rafał Król, Expeditions.pl.